Witam Państwa, Marcin Janowski z Bydgoszczy. Alternatywny system benefitowy w formie uporządkowanych i powiązanych wzajemnie pięciu benefitowych narzędzi nabywczych. Jest to alternatywa do 500+, która względnie naprawdę wstępnych takich moich założeń pozwoliłaby dać 700+, a nie 500+ na każde dziecko, licząc od pierwszego dziecka, czyli podkreślam jeszcze raz, 700+, a nie 500+, a więc 200 więcej. No, przy tam dwójce, trójce dzieci to już jest, przy trójce dzieci to już 600 zł różnicy. Różnica tego benefitowego systemu od aktualnego 500+ polega na tym, że cały obieg tych instrumentów odbywa się na rynku lokalnym i na rynku regionalnym, to jest tam rynku krajowym, bez możliwości odpompowywania kapitału przez monopolistów zewnętrznych, takim jakim są głównie sieciówki, czyli wszelkiego rodzaju hipermarkety, supermarkety. Postaram się Państwu teraz to w możliwie jak najkrótszym czasie przedstawić, o co tutaj w tym chodzi. Pokrótce to będzie opis tych instrumentów, a więc to są talony. Talony są tym podstawowym elementem benefitowym, tym podstawowymi jak gdyby bonami benefitowymi, podstawowymi instrumentami benefitowymi. Tu widzą Państwo te 50, to jest po prostu taka jakby jednostka, odpowiednik 50 zł dokładnie. To u góry, ten zielony to jest talon towarowy, ten niebieski to jest talon towarowo-usługowy. O nominale 50, odpowiednik 50 zł. Tak jak podobnie talony Sodexo. Z tyłu tu są tak zwane TTZ-y, czyli elementy kontrolne, które się po zrealizowaniu tych talonów odrywa i kolejnego miesiąca z tymi TTZ-ami, już tak mówiąc w skrócie, idzie się do urzędu gminy i na podstawie tych TTZ-ów podstemplowanych przez sprzedawcę i tak dalej, dostaje się kolejny pakiet talonów towarowych czy tam towarowo-usługowych. A więc to jest podstawowy pakiet benefitowy, właśnie darmowy. I zaznaczam, na tym pakiecie można byłoby założyć 700 na jedno dziecko, a nie 500 jak jest aktualnie, na każde dziecko od pierwszego włącznie. Tu jest ten system kontrolny, czyli te talony zwrotne, czyli te elementy, jak już tu Państwu mówiłem, ten element z tyłu się odrywa, tak jak i tu te elementy się odrywa i w kolejnym miesiącu je się daje w ramach rozliczenia, żeby pozyskać nowy pakiet talonów. RTZ-y, czyli recyklingowe talony zwrotne. Jest to bardzo ciekawe rozwiązanie, jeżeli chodzi o promowanie recyklingu, na którym wręcz bardzo dobrze mogłyby sobie zarabiać gminy. Mogłoby to faktycznie wznowić, wskrzesić, że tak powiem, na nowo ten cały aparat, jaki kiedyś był za tej, jak to mówią wszyscy, nieszczęsnej komuny, ale wbrew pozorom w tej nieszczęsnej komunie, jak wielu narzeka, system recyklingowy był o wiele lepiej rozwinięty jak aktualnie. Było masę wymiennych opakowań, były na porządku dziennym skupy makulatury, skupy surowców wtórnych. Teraz też to jest, ale w zdecydowanie mniejszej ilości, nikomu się tego nie opłaca niby robić. No i tak systematycznie zaśmiecamy to sobie środowisko, aż w końcu wylądujemy wszyscy razem. To planeta jest jedna dla nas wszystkich i wszyscy w końcu utoniemy w tych śmieciach i nie wiem, najwyżej spłoniemy, no bynajmniej do niczego ciekawego się to nie sprowadza. Więc RTZ jest to recyklingowy talon zwrotny, który jest dodatkowo w pakiecie tych talonów towarowych zwrotnych i talonów towarowo-usługowych zwrotnych, który by umożliwiał dodatkowe benefity, czyli jeżeli jakaś rodzina właśnie pobierająca te zasiłki 700+, jak już tu mówię, na każde dziecko, dodatkowo by się dobrze wywiązywały z recyklingu, czyli w pełni by zdawały te zakupione towary, czyli pozostałości po tych
zakupionych towarach w postaci właśnie opakowań zwrotnych. Wyglądałoby to właśnie tak. Zużyte ciuchy miałyby na sobie takie znaki, kody kreskowe i zdając do punktów recyklingowych zużyte ciuchy, to by te kody były skanowane. Tak samo byłyby skanowane kody kreskowe na opakowaniach zwrotnych, tutaj różnego rodzaju jakichś płynnych i sypkich, przykładowo jakieś tam makarony, nie makarony, mleka, oleje, no różne, różniste tam artykuły spożywcze. Te opakowania byłyby szklane, z jakimiś tam powiedzmy szklano-plastikowymi wieczkami, no to już tam są szczegóły, takie drobne szczegóły techniczne. W każdym razie te opakowania były wielokrotnego użytku. No tutaj jest też pokazana, jak Państwo widzą, jak gdyby taka puszka, nie? No też tam jakiś element mógłby być opakowań jednorazowego użytku, no w jakiś tam, no, faktycznie jakieś puszki z jakimiś różnego rodzaju artykułami mięsnymi, konserwami, czyli konserwy mięsne i tak dalej, no to ciężko byłoby tam już ryzykować i stosować jakiegoś wielokrotnego użytku. Też oczywiście są takie słoiki, jak na przykład ten do różnego rodzaju potraw mięsnych wielokrotnego użytku, ale zakładam, że w drodze wyjątku też jakieś mogłyby być jednorazowego użytku. W takim układzie też niesie się do takiego recyklingowego punktu zwrotnego takie opakowania, żeby potwierdzić, że takowe faktycznie produkty zostały kupione. I w tych recyklingowych punktach zwrotnych skanują te wszystkie kody z tych opakowań i na podstawie tego wydają właśnie te RTZ-y, czyli, o, jak już mówiłem, te czerwone tutaj, nie? RTZ. To byłby taki ciekawy dodatkowy pakiet kontrolny, ten RTZ. Dodatkowo, który by jeszcze można było pozyskiwać RTZ-y, to by był taki dodatkowy, jak gdyby, banknot, który byłby wydawany, czy tam odsprzedawany przez Urząd Gminy do tych punktów recyklingowych i to byłby taki po prostu faktycznie taka dodatkowa waluta, jak gdyby promująca ogólnie recykling, nie? Czyli na wysokich jakichś stawkach te wszystkie, nie wiem, 10 zł za kilogram makulatury, ja już może trochę przesadzam, ale chodzi faktycznie o promowanie recyklingu, a więc o też ustalenie jakichś dogodnych kwot od różnego rodzaju surowców wtórnych, żeby zachęcić ludzi do tego typu czynności. A więc, jak już powiedziałem, ten to byłby element kontrolny, te TTZ-y i TTUZ-y, a RTZ-y to byłyby dodatkowe takie dosłownie banknoty recyklingowe. Tak to już najlepiej byłoby opisać. Ciekawa sprawa, potem szerzej to Państwu opiszę. No i tutaj bony. W bonach też tu Państwo widzą, że z tyłu jest ten element odrywany, podobnie jak w talonach. To byłyby typowe lojalnościówki. Lojalnościówki, no jak każdy wie, jak działa, jak robimy w różnego rodzaju marketach zakupy, dostajemy te karty, na których tam są nabijane punkty, a więc to by działało na tej samej zasadzie. Troszeczkę wyżej punktowane jak na tych kartach, że tam trzeba milion punktów zdobyć, żeby coś tam dostać. Tutaj po prostu ten element lojalnościowy byłby dużo wyżej punktowany, a więc już pierwsze te żetony, które by się odrywało, już by dawały jakieś upusty przy kolejnym zakupie, oczywiście w tym samym sklepie, nie? To chodzi właśnie o promowanie nie jakiegoś migracyjnego konsumowania, tylko stosunkowo konsumowania gdzieś w jakimś swoim niedaleko obszaru swojego zamieszkania albo niedaleko swojego obszaru zameldowania. No generalnie, żeby nie robić tych zakupów gdzieś po całym świecie. Bony towarowe, czyli bony towarowe nie byłyby w przeciwieństwie do talonów już taką walutą darmową, czyli tymi, tak jak w sytuacji talonów towarowych i talonów towarowo-usługowych, to bony już by były taką walutą dodatkową, bonusową, nie? A więc w sytuacjach jakichś takich właśnie, kiedy by się miało zebranych więcej tych czerwonych RTZ-ów, to by można było oprócz stałego pakietu talonów dodatkowo jeszcze dostać bony, które miałyby tak samo, jak tu Państwo widzą, przykładowe nominały 50, odpowiednik 50 zł, nie? Bon towarowo-usługowy obligowałby na realizację towarów i usług
na przykład idealne gdzieś na wczasy do realizacji jakichś tam usług właśnie w rozrywkach, czyli w parkach rozrywki itd., itd. Abon towarowy typowo tam do realizacji jakichś dodatkowych jeszcze zakupów. Dodatkowo bony towarowe, bony ogólnie by uprawniały tak jak praktycznie Sodexo do już takich zakupów jak za normalną gotówkę, a więc no jeżeli by tam już beneficjent chciał kupić sobie tam jakieś artykuły alkoholowe czy tytoń, to faktycznie ewentualnie za te bony mógłby coś takiego zrealizować, za talony nie. Talony byłyby tylko i wyłącznie do realizacji produktów takich podstawowych, czyli wszelkiego rodzaju asortymenty odzieżowe, wszelkiego rodzaju asortymenty jakieś medyczne, lekarstwa, pomoce medyczne i tak dalej, oczywiście wszelkiego rodzaju też żywność i jakieś tam jeszcze rozszerzone różnego rodzaju tam, no takie wszelkiego rodzaju potrzeby, z wyjątkiem jakichś artykułów alkoholowych, z wyjątkiem tam tytoniu i tak dalej, czyli z wyjątkiem używek, tak? Za talony używek po prostu kupić by nie można było. I tak samo talon towarowo-usługowy, tym też można byłoby tylko realizować jakieś dodatkowo usługi w postaci dentysta, opłata za basen, jakieś tam rehabilitacje, masaże rehabilitacyjne i jakieś różnego rodzaju pakiety medyczne. Ale oczywiście, no już, no nie wiem, nie można byłoby tym talonem, nie wiem, zapłacić na przykład, śmieje się, w agencji towarzyskiej, a więc no już na coś takiego ten talon by po prostu nie obligował. Wszelkiego rodzaju firmy czy instytucje, które byłyby wpięte do tego systemu, no to by miały tam gdzieś jakiś symbol na drzwiach czy gdzieś, no po prostu byłyby oznaczone, że talony takowe można realizować tu, tu, tu i tak dalej. Czyli wszelkiego rodzaju polskich sklepach, polskich halach targowo-usługowych, polskich różnego rodzaju instytucjach medycznych i no i to by było wszystko, z racji, że to jest darmowe i jeszcze dodatkowo w pakiecie 500 na, 700 na dziecko, a nie 500, no to mówię, no darowanemu koniowi w zęby się nie patrzę, a tutaj faktycznie 700 na dzieciaka to już by dość duży pakiet dawało, no i kontrolowałoby też jednocześnie, żeby nie było możliwości defraudować tego na alkohol i papierosy, czy tam innego rodzaju, inne różnego rodzaju używki. Dobra. Tu, jak już mówiłem, są żetony, czyli taki typowy lojalnościowy pakiet, który by motywował do tego, żeby dokonywać zakupy w powtarzalnych miejscach, a więc tam, gdzie najczęściej robimy zakupy, tam wtedy te żetony by po prostu kumulowały jakby punkty, tylko w dużo większym przeliczniku, jak to jest w dzisiejszych systemach lojalnościowych. Także już przy kolejnych zakupach oddawałoby się te żetony do tego sklepu, w którym ów się poprzednio dokonywało zakupu i już na przykład dawałoby to z automatu jakiś 10% rabat, nie? Przy kolejnych jeszcze zakupach, czyli jeżeli tych żetonów bym więcej nazbierał, no to nawet można byłoby dojść do jakichś tam, nie wiem, 50% rabatu, nie? To już wszystko kwestia od tych kart przeliczeniowych, ale mówię, system lojalnościowy, który uprawniałby do znacznie większych rabatów, jak to mamy w aktualnych systemach lojalnościowych. No i kupony rabatowe, to jest standardówka, tak jak jest aktualnie, czyli na różnego rodzaju artykuły spożywcze czy przemysłowe, do promowania jakichś artykułów przemysłowych, czy do rabatowania jakichś artykułów spożywczych, właśnie służyłyby takie typowe kupony rabatowe. I teraz, proszę Państwa, obieg. Staram się to przybliżyć. No. A więc tak. Tu byłby dom, czyli tam powiedzmy miejsce zamieszkania jakiegoś tam beneficjenta, urząd gminy, jakaś jednostka przetwórstwa surowców wtórnych, tu punkt recyklingu, czyli jak gdyby taki można powiedzieć skup czy punkt
skupu opakowań zwrotnych i surowców wtórnych, czyli który bezpośrednio bo obsługiwał zwrot tych opakowań zwrotnych i dodatkowo wszelkich surowców wtórnych. Tu już fabryka, która wykonuje finalne jakieś produkty, które bezpośrednio przesyła do hali targowo-usługowej. I beneficjent pozyskuje talony z urzędu gminy. Pozyskuje talony z urzędu gminy. Tutaj ta strzałeczka pokazuje przepływ tych talonów z urzędu gminy do domu. Beneficjent udaje się z tymi talonami do urzędu miasta, przepraszam, do hali targowo-usługowej, miejskiej hali targowo-usługowej. Tam dokonuje właśnie zakupu tych artykułów, które obligują na te talony, czyli z wyjątkiem tytoniu, alkoholu czy jakichś innych używek, to te wszelkiego rodzaju asortymenty dla dzieci, dla rodziny i tak dalej realizuje w tej hali targowo czy w jakimś innym sklepie, polskim sklepie. Ja jestem właśnie za takimi halami targowo-usługowymi, w których w dużej mierze mogłyby się wystawiać różnego rodzaju polskie firmy, rolnicy polscy i tak dalej, ale to już będę w kolejnym filmie to szerzej objaśniał. Z tymi artykułami no oczywiście tam beneficjent konsumuje, no wiadomo, udaje się do domu, konsumuje je. Puste opakowania po tych artykułach, zwrotne opakowania puste zanosi do recyklingowego punktu. W tym ten punkt recyklingowy wystawiałby mu RTZ-y. Te RTZ-y to by były praktycznie banknoty takie, powiedzmy, jednokrotnego użytku, tak podobnie jak talony Sodexo. A RTZ-y, ten punkt skupu, dostawałby za jakąś niewielką odpłatą, to w zależności jakby tam w rozrachunkach to ogólnie wychodziło, z urzędu gminy. Tymi RTZ-ami, czyli tymi czerwonymi jak gdyby banknotami, mógłby płacić, oczywiście za to musiałby płacić za te opakowania zwrotne, zobligowane pod te talony towarowe, a dodatkowo za jakieś dodatkowe surowce wtórne, na przykład, nie wiem, oprócz tych wszystkich artykułów, które były kupione poprzez te talony towarowe, to jeszcze jakieś tam jakieś dodatkowe po prostu surowce wtórne, które by tam dane gospodarstwo domowe zgromadziło, zanosi do takiego punktu recyklingowego. W tym punkcie recyklingowym, po dobrych stawkach, troszeczkę mogłoby to być urzędowo narzucone, że jakieś minimalne stawki, jakie takie punkt recyklingowy musi dać. Po dobrych stawkach odbiera te surowce wtórne i w zamian za te surowce wtórne właśnie wydaje te RTZ-y. Te RTZ-y czerwone, to mówię, to byłyby praktycznie banknoty porównywalne do banknotów Sodexo, do talonów Sodexo. To byłyby recyklingowe talony zwrotne. Czyli tak jak talony Sodexo są też po prostu tylko talony po 50 zł tam, no w ramach tam świąt i tak dalej, tak tu były recyklingowe talony zwrotne. Ale funkcja ich byłaby praktycznie jota w jotę, tak samo jak talony Sodexo. Z hologramami, zabezpieczeniami, kodem kreskowym jednorazowego użytku, tak żeby oczywiście nie można było sobie takiego talonu tam kserować i narobić jakiś odbitek. Nie? I z tym pakietem właśnie tych TZ-ów, czyli tych odrywanych z tyłu kuponików i RTZ-ów, z tym pakietem jak gdyby kontrolnym, beneficjent udaje się ponownie do urzędu gminy, urząd gminy ponownie wydaje mu te talony towarowe i kółko się zamyka, nie? Mówię, bardzo ciekawym rozwiązaniem są te recyklingowe talony zwrotne, bo urząd gminy miałby zdecydowanie większą kontrolę nad w ogóle jakimś recyklingiem i no i dawałby bardzo dobre warunki, takie jak gdyby promocyjne na to, żeby zachęcać ludzi do takiego recyklingu. Ponadto te urzędy, te punkty recyklingowe, ich zarobkiem byłoby to, że te opakowania zwrotne praktycznie by pozyskiwały za darmo. Praktycznie by pozyskiwały za darmo, dlatego że koszt, który urząd gminy ponosi, to byłby w późniejszym etapie, gdzie on
pobierając z tej hali targowo-usługowej te talony, wymieniałby je na złotówki. Tu byłby realny koszt urzędu pracy. Natomiast tu na wydawaniu tych RTZ-ów do tych punktów recyklingowych by się trochę odbijał, odkuwał, że tak powiem, bo to by oddawał do tych punktów recyklingowych za jakąś tam opłatą. Nie? Oczywiście nie 1:1, że jakby dawał mu ten talon 50-złotowy, to za 5 dych, tylko powiedzmy za dychę czy coś. No to już jest kwestia jakaś taka przelicznikowa. Także pomimo wszystko ten punkt recyklingowy jeszcze by na tych opakowaniach swoje zarabiał. Tak, żeby na tym całym procederze zarabiały i gospodarstwa domowe, i punkty recyklingowe. Punkty recyklingowe, ten już surowce wtórne by dawały do przetwórstwa surowców wtórnych, czyli tam w zależności, czy to były papiery, tworzywa sztuczne, czy jakieś materiały, czy inne rzeczy, to już jako półsurowiec przystosowany do przetwórstwa dawałby już do konkretnych firm przetwórczych. Te firmy przetwórcze za te surowce oczywiście już płacą normalnie złotówkami i te znowu firmy przetwarzające te surowce już półfabrykaty jakieś przerzucają, czy tam zsyłają do fabryki, oczywiście za co też mają już normalnie płacone złotówkami. No i oczywiście też opakowania na przykład zwrotne, punkty recyklingowe mogłyby też bezpośrednio zrzucać, czy tam przesyłać do fabryk, gdzie praktycznie te opakowania tylko byłyby sterylizowane, myte i pakowane w nich, w nie byłoby ponownie jakaś tam żywność i tak dalej, i do handlu z powrotem, do hal targowo-usługowych. A więc jak Państwo widzą, no trochę szeroko to wszystko tu omówiłem, ale jak Państwo widzą, cały ten przepływ recyklingu i cały ten przepływ tych benefitowych narzędzi odbywałby się w takim zamkniętym cyklu. Nie mogłyby tu już się wbić żadne korporacje zewnętrzne, które by mogły jakoś tutaj po prostu pompować kapitał z tego rynku lokalnego czy rynku regionalnego. To dlatego by dawało, te mechanizmy by właśnie pozwalały na dużo większą rentowność tego systemu, co by dawało możliwość dania ludziom 700 plus na każdego dzieciaka, a nie 500 plus, bo kupa pieniędzy zostawałaby w obiegu wewnętrznym, ponadto dodatkowo dużo ludzi by zyskiwała pracę i ponadto jeszcze byłby naprawdę porządny odzysk surowców wtórnych. Pomijając o tym, że najwięcej by na tym korzystało środowisko naturalne, to jeszcze nie wiadomo, jakby się też takie gospodarstwa domowe, z masa ludzi bez pracy albo z taką pracą dorywczą, mogłyby się w tym, że tak powiem, wyspecjalizować w odzyskiwaniu surowców wtórnych różnego rodzaju. Ja nie mówię tylko o papierze, plastiku, szkle, być może jeszcze jakieś bio by tu mogły wejść w rachubę, czyli różnego rodzaju właśnie, żeby z tych bio wytwarzać jakieś może nawozy i tak dalej, i tak dalej. Możliwości jest naprawdę wbrew pozorom bardzo duże. Jak Państwo zobaczą, jakie sterty śmieci są na przedmieściach każdego miasta, ile tam jest różnego rodzaju, można powiedzieć, surowców, i to całkiem ciekawych surowców. I po pierwsze, że to jest wszystko do czasu, aż w tym całym gównie utoniemy, a po drugie uważam, że naprawdę tam masę surowców szłoby nie aż takim dużym kosztem odzyskać, nie? Nie wspomnę, że Urząd Gminy miałby super rozwiązaną sprawę, jeżeli chodzi w ogóle o wywóz śmieci i tak dalej. Ten temat byłby przy okazji rewelacyjnie też załatwiony. Nie? Oczywiście dodatkowo jakieś tam wywozy śmieci mogłyby być, ale niewspółmiernie mniejsza ilość tego by była, jak jest aktualnie. Nie? Ten problem byłby znacznie mniejszy. A więc zachęcam, żeby się zapoznać z tym, bo jest to gra warta świeczki moim zdaniem. Tu jest już pokazane bez tych fabryk recyklingowych, sam przepływ tylko RTZ-ów, tak dla ułatwienia. Tu jest jeszcze pokazane, że Urząd Gminy dodatkowo te RTZ-y, czyli te jak gdyby bony RTZ-owe, podobnie jak zaznaczam te bony Sodexo, mógłby dodatkowo zrzucać do punktów przetwórczych surowców wtórnych i do punktów skupu surowców wtórnych, czyli żeby można było też bezpośrednio z jakimiś surowcami wtórnymi udawać się bezpośrednio do takich tam przetwórni surowców wtórnych. To już jest takie tam dodatkowe, tam już powiedzmy tam
jakieś tam propozycje. Generalnie urząd gminy, oprócz tego, żeby wydawał forsę na to, żeby spłacać te talony czy bony towarowe, bo urząd gminy by wymieniał, musiałby wymieniać te jak gdyby papierki niepieniężne na złotówki, to by sobie odkuwał trochę właśnie wyprzedając te RTZ-y. RTZ-y byłyby właśnie tak jak banknoty Sodexo, drukowano gdzieś w jakiejś mennicy z zabezpieczeniami jednorazowego użytku i tak dalej, nie? A niezależnie dając ludziom robotę, ściągałby pieniądze z podatków, a więc to już jest tam sprawa dalsza, która by dodatkowo jeszcze, te RTZ-y to by było jedna, a podatki no to już standardowo, nie? Tu już jest sam przepływ bonów towarowych. I tutaj teraz tak ogólnie mechanika przepływu tych talonów towarowych. A więc talon towarowy, beneficjent, czy tam po prostu tam rodzina idzie z tymi talonami na zakupy, pobiera zakupy w tych opakowaniach zwrotnych. Tu jest, jak Państwo widzą, jest tak 1, 2, 3, 4, może o, zmniejszę troszeczkę, bo to tak. Może to tak ustawić, żeby to. O. Rodzina idzie na zakupy, pobiera właśnie produkty. I po pobraniu produktów sprzedawca odrywa. Nie? Tutaj jeszcze są w całości te talony, a tutaj te końcówki są oderwane. To jest ten pakiet kontrolny, jak gdyby, który rodzina wraz z produktami zabiera do siebie. No, tak jak już wspomniałem, ten pakiet kontrolny tu wraz z produktami rodzina bierze do siebie. Sprzedawca jeszcze te z tyłu musi tam podstemplować, ewentualnie przepuścić przez drukarkę i nadrukować tam odpowiedni kod kreskowy w ramach pełnej kontroli, że faktycznie tam u niego zostały te zakupy zrobione, a nie gdzieś tam te talony zostały zdefraudowane na przysłowiowy alkohol czy papierosy. I z tym pakietem, że tak powiem, rodzina idzie do siebie, to idzie do sprzedawcy, czyli już te talony bez tych końcówek, to idzie do sprzedawcy. No i właśnie, o, tu już mniej więcej tak pakiet by wyglądał, jaki pobiera rodzina, czyli te zetki, czyli te oderwane końcówki talonów zwrotnych z paragonem włącznie, z towarem w opakowaniach zwrotnych, tych, które obliguje pod te talony, to idzie do sprzedawcy, to już rodzina sobie konsumuje i te puste opakowania zwrotne wraz z kodami, czyli z kodami, no te kody byłyby wgrzane, wtopione w te opakowania zwrotne, z tym rodzina i udaje się do punktu skupu, do tego recyklingowego punktu. No i w recyklingowym punkcie dostaje właśnie ten recyklingowy talon zwrotny. Ja może to powiększę. O. Dostaje ten recyklingowy talon zwrotny i paragon recyklingowy. Tak, żeby była pełna formalność, że faktycznie zostało to skonsumowane, że te opakowania poszły do tego punktu recyklingowego. Nie dość, że wydaje ten bon taki, tak mówię, ala Sodexo, tylko że to jest ten bon, ten talon, ala Sodexo, tylko że to jest talon recyklingowy, to wydaje ten punkt recyklingowy i oprócz tego talonu ten punkt recyklingowy wydaje też paragon recyklingowy potwierdzający dokładnie co było skupione i za ile. No i tu jest właśnie taki nominał 50, nie? Odpowiednich 50 zł. No tutaj już to idzie do gospodarstwa domowego, to idzie do punktu recyklingowego. No i to by mniej więcej wyglądała potem wymiana w urzędzie gminy. Do urzędu gminy
Do urzędu gminy trzeba byłoby mieć taki podstawowy pakiet, czyli te do wymiany 1 do 1, czyli te talony zwrotne z potwierdzeniem tam z tej hali targowo-usługowej, gdzie się dokonało zakupów, i z punktu recyklingowego, gdzie się zdało już do opakowania, że wszystko po prostu jest w 100% skonsumowane i faktycznie potwierdza to, potwierdzają to te zety i potwierdza ten recyklingowy talon zwrotny. I to jest tak w założeniu, nie? Bo tutaj wychodziłoby, że tutaj się oddaje ten recyklingowy talon zwrotny w wysokości 50 zł, a tutaj dwa te talony zwrotne w wysokości 100 zł, nie? To jest tak, mówię, w założeniu, to jest tam nieprzeliczone aż tak dokładnie. No chodzi o to, żeby jakiś tam RTZ, ten recyklingowy talon w jakimś pakiecie tam, no nie wiem, w 20, czy tam w 20 na przykład takich talonach zwrotnych w pakiecie był dodawany, czy tam na 10 takich talonów zwrotnych jeden recyklingowy, no żeby jednak to potwierdzało, że faktycznie takowe opakowania były skonsumowane, zwrócone do recyklingowego punktu i wtedy to upoważnia do poboru pełnego pakietu, czyli 700 na jednego dzieciaka, czy tam więcej, jeżeli by tam jakieś było dziecko chore czy coś, nie? Bo ja nawet zakładam, że można byłoby i tu przeliczyć, że kwota może nawet by była większa jak 700 na jednego dzieciaka, może nawet 800, 900, ciężko mi powiedzieć, ale zdecydowanie więcej jak 500 na jednego dzieciaka, a poza tym mówię, rentowność tego systemu byłaby znacznie większa. Tu jest właśnie już pokazany taki, że tak powiem, beneficjent, który się jak gdyby w pełni kontrolnie wywiązał. Jest różnica, Państwu pokażę, trochę to pomniejszę. Jest różnica, tu jak się przyjrzycie dokładnie, tu są talony towarowe, a tu są talony towarowo-usługowe. A więc tu powiedzmy jakiś tam, no, taki, że tak powiem, w pełni beneficjent, który się w pełni wywiązał, paragoniki ładnie wszystko przyniósł, talony zwrotne, paragony zakupu, potem paragony recyklingowe, czyli pełen pakiet, który go uprawnia do pobrania, jeżeli przyniesie taki pełen full pakiet z tego, co zakupił i oddał do punktu recyklingowego, potwierdzając z paragonem recyklingowym włącznie, to zamiast zwykłych talonów towarowych, to wtedy może dostać dodatkowo, to wtedy może zamiast talonów towarowych dostać talony towarowo-usługowe, które może zrobić normalnie tak samo zakupy podstawowe, plus jeszcze zrealizować jakieś usługi. Czyli jeżeli chce, to za jakąś część talonów robi zakupy, a za część talonów, na przykład, nie wiem, daje dzieciaka gdzieś, nie wiem, do fryzjera, do dentysty, na basen, czy coś tam, nie? A więc troszeczkę szerszy. Plus jeszcze do tego dostaje jakiś pakiet kuponów rabatowych, że może ten towar dodatkowo, który gdzieś tam idzie do tych hal targowo-usługowych, polskich hal targowo-usługowych, też dodatkowo ma możliwość dokonania zakupów jakichś artykułów spożywczych z 50% rabatem, na przykład, nie? Czyli jeżeli ktoś, że tak powiem, w pełni się wywiąże względem urzędu gminy, no to dostaje taki rozszerzony pakiet. Chciałem, żeby to troszeczkę krócej trwało, ale się nie da. Trochę za dużo jest tego materiału. No i tu jest, można powiedzieć, taki znowu przeciwieństwo. Tu jest, proszę Państwa, przeciwieństwo tego, co mówiłem przedtem, a więc tu jest taki, można powiedzieć, znowu system kary, jeżeli beneficjent przychodzi z samymi tylko talonami zwrotnymi, bez tego recyklingowego talonu, a więc jest podejrzenie, że może te talony towarowe zdefraudował, czyli tam, nie wiem, odsprzedał jakiemuś sąsiadowi i za te już złotówki kupił sobie po prostu alkohol i papierosy, czy tam inne rzeczy, czyli no nijak nie poszło to na dzieci, no i to jest właśnie ten system też by ładnie wyłapywał takie różnego rodzaju, jak to my to mówimy, patologiczne rodziny, gdzie jest alkohol i tak dalej, i te benefity 500+ nie idą na potrzeby tych dzieci, tylko idą na potrzeby zaspokajania alkoholu i papierochów, czy na jeszcze jakieś inne rzeczy dla ich rodziców, a dzieci mają z tego no nic wielkiego, no guzik z pętelką, jak to się mówi. A więc tutaj, jeżeli byłoby podejrzenie, że tego typu
jest właśnie defraudacja, że nie idą te talony tam, gdzie trzeba, tylko są gdzieś na lewo sprzedawane i za to jest kupowana gorzała, no to w kolejnych miesiącach by ta ilość talonów była na przykład już nie 700 na jedno dziecko, tylko 500 na jedno dziecko, nie? Potem nawet może 350 na jedno dziecko, włącznie z jakimiś tam kontrolami tam domu, czy tam faktycznie jest jakaś no, patologia alkoholowa, czy nie, i tak dalej, nie? A więc to byłby taki fajny system kontrolny, który jednocześnie by dawał wgląd gminie na podstawie właśnie, na podstawie tych papierków, jakie by ten beneficjent przynosił, który powiedzmy raz, drugi mógłby się tłumaczyć, coś zapomniał i tak dalej, i tak dalej. Byłoby to odnotowane i jakby to się powtarzało, trzeci, czwarty, piąty, no to zaczynałyby te pakiety być pomniejszane, nie? To byłaby taka forma kary i jednocześnie kontroli na tym, co się faktycznie tam dzieje w danej rodzinie. Tu jest właśnie tak, jak już tam było poprzednio, ten podstawowy pakiet, który uprawnia 1 do 1, jak tu widzicie, do tych tylko talonów towarowych, nie talonów towarowo-usługowych, tylko talonów na sam towar. I tu już pakiety rozszerzone się zaczynają. Czyli jakby przyniósł, tak jak tam wspomniałem przedtem, pełen pakiecik z paragonami, ze wszystkim, że jest tam wszystko picobello, elegancko, to zamiast talonów towarowych dostawałby talony towarowo-usługowe. One po prostu mają szerszą możliwość jak talony towarowe. Plus jeszcze dodatkowo jakieś kupony rabatowe. Czyli po prostu już taki rozszerzony pakiet. Jeżeli by przynosił dodatkowe właśnie te RTZ-y, czyli te talony recyklingowe, no to za te talony recyklingowe dostawałby dodatkowo bony towarowe. Bo ten talon recyklingowy można byłoby tylko zmienić, wymienić w urzędzie gminy na już konkretny bon towarowy, który działałby już dosłownie tak samo jak talony Sodexo. Jota w jota identycznie, nie? Tym bonem towarowym, tak samo jak talonem Sodexo, można byłoby normalnie iść do tych hal targowo-usługowych, czy tam do jakichś innych marketów, nie marketów, już faktycznie takich zagranicznych, i tam w nich realizować różne zakupy, jakie tam byśmy sobie chcieli. No, czyli te przysłowiowe piwo byśmy mogli sobie za to kupić, papierochy, czy coś tam jeszcze. To by był nasz dodatkowy, oczywiście nie koniecznie, żeby już tylko te piwo i papierochy kupować, no, ale dawałoby to też taką ewentualną możliwość. I tu jest pokazane. Skoczymy. To pokażę wyżej. Tu jest ten sam niuans, jest już jeszcze szerszy pakiet tych RTZ-ów, nie? Które by upoważniały do jeszcze większej ilości bonów towarowych. Czyli tu już normalnie forma taka, można powiedzieć, dorabiania. Dorabiania sobie tam jakiejś rodziny na recyklingu. Ja mówię jeszcze raz, ten recykling mógłby nie tylko obligować na jakieś papiery, szkło i tak dalej, tylko na, właśnie mówię, że nawet jakieś bioodpady, które można byłoby używać do nawozów, na, no tu naprawdę jest sporo odpadów, które można wykorzystać do różnych właśnie potem, no między innymi bio do nawozów, jakieś tam materiałowe odpady do jakichś potem wytwarzania jakichś asortymentów budowlanych i tak dalej, a więc nie tylko te podstawowe papier, szkło i metal, tylko mówię rozszerzony pakiet recyklingu, który by zdecydowanie wykorzystywał dużo większą gamę tych naszych odpadów, które generujemy do właśnie budownictwa, do rolnictwa i tak dalej, nie? Do badelarstwa, czyli do ogrodnictwa, nie? Przecież z wielu odpadów spożywczych, czyli jakiś tam po prostu, nie wiem, obierek po warzywach i tak dalej, można robić swobodnie bardzo porządne nawozy pod właśnie szklarnie i tak dalej, a więc jest tu pole do popisu, nie? No i oczywiście za te dodatkowe bony recyklingowe, za te talony RTZ-y można byłoby dodatkowo zdobywać właśnie bony towarowe, bony towarowo-usługowe, bony kupony rabatowe i tak dalej. Byłaby to po prostu możliwość takiego dorabiania do tego podstawowego pakietu rodzinnego. A tu już powiedzmy, jak nawet ktoś już by nie miał rodziny, tylko sobie na samych, ktoś jest na emeryturze, na rencie i chce sobie na samym recyklingu dorobić. To dosłownie tak jak w dzisiejszych czasach chodzi po jakichś tam
śmietnikach zbiera, no to żeby to nie było aż tak upokarzające, tylko faktycznie, żeby te punkty recyklingowe były, no jak Bóg przykazał, takie nowoczesne i żeby to faktycznie zachęcało ludzi do tego typu roboty, a nie żebyśmy patrzyli z takim poniżeniem dla ludzi, co się czymś takim zajmują. No i tu normalnie różnego rodzaju renciści, emeryci i tak dalej mogliby sobie na takim recyklingu już dorabiać, że po prostu same by RTZ-y dostawał, czyli te recyklingowe talony zwrotne z tych punktów recyklingowych i z tymi recyklingowymi talonami udaje się do urzędu gminy i to po prostu wymienia na te bony towarowe. Plusem tych bonów towarowych by mogło być to, że też możliwość realizacji w jakichś zagranicznych marketach byłaby ograniczona. Powiedzmy, tu już jest kwestia umowna, jakby to można było rozwiązać, żeby maksymalnie jednak te zagraniczne markety odciąć od możliwości dojenia z nas, nie, kasy. A więc tu już daje, w każdym razie te mechanizmy dają jakieś pole manewru, jakieś pole, możliwość pola jakiegoś działania. No, zachęcam naprawdę do przeanalizowania tego tematu. Uważam, że jest się o co bić. Sam pakiet 500+ rocznie idzie 4,5 miliarda, a ile jeszcze idzie w te wszystkie pakiety rodzinne, nierodzinne, jak i zapomogi, niezapomogi. I to wszystko, większość z tych pieniędzy ląduje, no nie ma się co oszukiwać, wszystko, większość z tego ląduje w zagranicznych marketach, nie? I te wszystkie nasze zarobki idą po prostu, są pompowane po prostu przez te zagraniczne markety i my przez to jesteśmy zwyczajnie okradani, no bo to idzie z naszych podatków. Troszeczkę mi się... No. Dobra, i tu jeszcze Państwu tylko na koniec pokażę te opakowania zwrotne, których właśnie już tu Państwu przedstawiłem wcześniej. Działałoby to tak, że... O. Tu byłyby po prostu na dnie kody kreskowe, nie? Kody kreskowe na wieku, na dnie, które by faktycznie skanowało się i znaczy można byłoby już nie, może nie całe, no to już to są takie szczegóły techniczne, czy całe kompletne opakowania, czy tylko, no raczej całe kompletne, bo to byłby jako wielokrotnego użytku, a więc miałoby mobilizować klienta, żeby po prostu dbał o te opakowania zwrotne, ich nie wyrzucał, nie wiem, nie niszczył, tylko umył, złożył do jakiegoś kosza i zaniósł do tego recyklingowego punktu zwrotnego, nie? I tutaj też ciuchy, nie? Tak samo takie kody właśnie tu na spodniach przykładowo i na kurtce, nie? Też takie tam w jakichś punktach wewnętrznych zabezpieczenia kodem kreskowym, żeby to potem po wyeksploatowaniu takiej odzieży tak samo do tego recyklingowego punktu zeskanowania i to też potwierdza, że dana odzież dziecięca została tam, ani że została faktycznie zrealizowana za te talony towarowe zakup jakiejś odzieży dziecięcej, czyli mówię, no to ten system, który tu Państwu pokazałem, dałby taką faktycznie realnie pełną kontrolę nad tymi wszystkimi darmowymi pieniędzmi, nie? W przeciwieństwie do tego, co teraz jest 500+, bo nie ukrywajmy, że masa z tych pieniędzy to idzie po prostu też na alkohol, na papierosy, a nie na żadne dzieci, a najgorsze w tym wszystkim, wedle mojego uznania, to jest to, że idzie to do zagranicznych marketów, a więc to już jest w ogóle padaka, nie? Dobrze, to był taki, można powiedzieć, wykład rozszerzony do poprzedniego. Chciałem Państwu bardziej przedstawić ten mechanizm tych talonów recyklingowych, czyli tych recyklingowych talonów zwrotnych, na czym tam cały myk polega. Zachęcam właśnie do naprawdę poważnego myślenia na temat recyklingu i na temat właśnie takich alternatywnych systemów benefitowych do tego 500+, żeby myśleć nad tym i coś w tym kierunku robić, bo w innym wypadku może się to dla nas wszystkich skończyć bardzo dramatycznie, jak będziemy jeszcze tak dalej przez ten zachodni kapitał pompowani. No, za poświęcony czas i uwagę bardzo dziękuję. Zapraszam do obejrzenia kolejnych filmów. Starał się niebawem rzucić filmy o halach targowo, polskich halach targowo-usługowych jako antidotum na hipermarkety, hiper i supermarkety, jako antidotum na praktycznie
już dobijanie naszego rolnictwa i antidotum na dobijanie resztek naszego przemysłu. A więc w tych halach targowo-usługowych właśnie chciałbym, żeby była realizowana sprzedaż, taka, gdzie w jednym punkcie byłoby ileś różnego rodzaju wystawców, w sposób komfortowy, parking obok i tak dalej, podobnie jak to jest przy marketach, tylko żeby to były tylko polscy wystawcy, polscy rolnicy, polscy producenci. Za poświęcony czas dziękuję, zapraszam do kolejnych filmów, do usłyszenia Państwa.